zaszczyt przewodniczyć dzisiejszej konferencji z okazji stulecia historycznego, symbolicznego aktu zaślubin Polski z morzem, którego dokonał generał dywizji Józef Haller w Pucku w dniu 10 lutego 1920 roku. Czyli jutro dokładnie będziemy mieli stulecie. Rzucając platynową obrączkę wody morskie Bałtyku. Temat konferencji to polskie drogi do morza. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy Państwa gościć w progach naszego ratusza. W przeddzień tak zacnej, tak ważnej dla całego kraju rocznicy. My tu w Pucku, na ziemi puckiej, na Pomorzu, prawie wszędzie doskonale wiemy i znamy tą datę, ale zależy nam na tym, żeby ona była upowszechniona, żeby każdy Polak zdawał sobie doskonale z tego sprawę, że tak naprawdę ojczyzna z dostępem do morza zaczęła się dopiero 10 lutego 20 roku, nie 11 listopada 18, jak wielu myśli. I na tym rozpowszechnianiu bardzo nam zależy, dlatego szczególnie serdecznie witam tych, którzy przybyli z dalszych stron niż Pomorze, a wiem, że mamy, zwłaszcza ostatni rząd jest taki barwny, panowie krakowiacy, więc rozumiem, że ze Państwem też. A zatem zaczynamy jutrzejsze oficjalne obchody. Także życzę Państwu, żebyście dzisiaj byli zadowoleni z tej konferencji i z kolejnych wydarzeń, które mieście Pucku na nas czekają. Wszystkiego dobrego. Mamy z władzą tutaj Pucka, gdzie chce nas zaprezentować pięknie, ładnie i za to się bardzo cieszymy, a cieszymy się i dziękujemy za to, żeśmy tu przyjechali, że w takim gronie specjalnym jesteśmy i tutaj mamy generała Hallera, który przedstawia nam tą część i też dziękujemy mu za to, że jesteśmy tutaj i cieszyć tu za chwileczkę mamy jakiś występ dla Państwa, prawda, bo to krakowskie nasze. Może powiesz te dwa słowa. Ja chcę tylko przywitać że Pan nas ugości. Tak? Może Pan dwa słowa od siebie, proszę. Oczywiście. Pan z Krakowa. Oczywiście. Z ogromną przyjemnością zobaczyłem Państwa i stroje, bowiem związany jestem z Krakowem poprzez okres studiów, więc jest to ogromny sentyment, a jednocześnie dzisiaj stanowicie tu Państwo taką perełkę ciekawości właśnie wzbudzającą, bo i mundur generała i pióra krakowskie to jest coś, czego... Nie na co dzień nie możemy zobaczyć tutaj nad morzem. Także bardzo będzie, nas miło. A jutro będzie jeszcze lajkon. O, to proszę bardzo. Dla proszę Państwa, bardzo, świetnie, świetnie. Bardzo Państwa serdecznie witamy i życzymy miłego pobytu nad morzem. Wdychajcie czyste powietrze morskie, jodowane. Wszystkiego dobrego. Spodziewamy się też, że to jeszcze przyjedziemy, że to nie, no, jasne, nie jest. Ale zawsze zapraszamy. To jest tutaj Kaszubi, są bardzo gościnni, chętnie zapraszają i goszczą. Ale dowiedzieliśmy się to tego, proszę Pana, bo ja już jestem piąty raz. Jasne. Umawiamy się i przyjeżdżamy i zawsze z jakąś niespodzianką. Super, dziękuję bardzo. Bardzo. Dziękujemy serdecznie. Miłego pobytu. Też dziękuję nawzajem. Znowu coś powiem, bo mianowicie takie było zawsze powiedzenie. Blisko kuchni, a daleko od dowództwa. Coś w tym jest, jednak ta kuchnia w wojsku zawsze miała swoje dobre miejsce i powodzenie. Bardzo dziękuję za tą prezentację, wykład, smakowitą prezentację. Bardzo proszę, byście Państwo zechcieli się częstować. I na koniec powiedziałem, że będzie jeszcze jedna niespodzianka. Bardzo proszę o kilka słów tutaj Pana generała. Proszę Państwa, jest to zespół, który jest przez cały czas konferencji w pięknych strojach krakowskich. Proszę Państwa, jest to kapela z Bronowi. Od Wyspiańskiego. Bardzo proszę, Panie generale, kilka. Ja jestem z Jurczyc, reprezentuję Jurczycę i protestantów, inni panowie i panie. Natomiast co chcę powiedzieć, kuchnia polowa jest sprowadzona ze Szwajcarii. Jeździł nią Polak, który tam się ożenił i tam został i wiele przepisów też nam dał.
Także my, jakby wiedział, to bym przywiózł Bigos Halerowski, bo jak się okazuje, najwięcej Arka Halera jadła Bigosu. I taka jest prawda. Chłopcy i tronowia, chodźcie sobie za Powiem krótko, cieszę się, a wręcz jestem zaszczycony, że mogę być na setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem, tutaj właśnie w Pucku, tym bardziej, że tego samego dnia, czyli 10 lutego, marynarze batalionu morskiego zajęli także bazę lotnictwa kajzerowskiego ówczesnego w Pucku i tego dnia można powiedzieć, że zaczyna się także jubileusz, setna rocznica powstania polskiego lotnictwa morskiego, czyli na odrodzenie naszych morskich skrzydeł Rzeczpospolitej. A dlaczego tak mi się podoba to lotnictwo morskie? Ano 25 lat prawie spędziłem w mundurze marynarki wojennej, z czego bardzo dużo czasu spędziłem na lotnisku w Babich-Dołach i muszę powiedzieć, że mam nawet niezły nalot. To bardzo miło, to znaczy, że pan już jest seniorem polskich skrzydeł, można powiedzieć. Znaczek Klubu Seniorów Lotnictwa Morskiego. To bardzo mi miło, bo ja jestem też senior, tylko jako spadochroniarz. I należę do Klubu Seniorów właśnie lotnictwa w Krakowie. Tak. Czyli u pana Leszka Mańkowskiego, tak. Natomiast jeszcze, mojego zacnego kuzyna. Powiedzieć można jeszcze, że dał mi takie fajne przesłanie. Mówi, jak mi wręczał odznakę 25-lecia klubu. Powiedział w ten sposób: Adam, ale ty się nie gniewasz, że my cię wywozili tylko w jedną stronę, no bo jako spadochroniarz musiałem wracać sam. No prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Z rozkazu marszałka Józefa Piłsudskiego 10 lutego 1920 roku generał Haller dokonał zaślubin Polski z morzem. Na tą część Piłsudczycy dokonali fundowania tablicy z okazji setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. Panie prezydencie, proszę o dokonanie.
co przychłedzą zbiorcik łebów pichur i łebu kele swoje ruchna i mają je webielony we krwi baranka. To jest słowo Boże. Przyszliśmy do puckiej Pary pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, aby Bogu w Trójcy Świętej jedynemu dziękować za tamto wydarzenie sprzed 100 lat. I to jest nasze narodowe dziękczynienie. I nie zgasł mimo upływu lat jego szlachetny blask. Jego pamięć została utrwalona na pamiątkowej tablicy na murze tej świątyni, którą przed godziną odsłonił pan prezydent Andrzej Duda. Tamtego dnia Polska wróciła na morski brzeg, utracony w wyniku pierwszego rozbioru. Czekali na ten powrót Kaszubi, rdzenni mieszkańcy pomorskiej ziemi. Myślę, że wszyscy zrozumieli to czytanie w języku kaszubskim, które pani przeczytała. Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski. To kaszubskie credo wypowiedziane zostało także tamtego uroczystego dnia puckich zaślubin podczas mszy świętej polowej odprawionej nad brzegiem Zatoki Puckiej, gdzie będziemy zebrani. Credo wierności i miłości ku Polsce, świadectwo duchowego piękna i moralnej siły kaszubskiego ludu. Dziś Polsko zakwitł ten wielki i święty dzień, bo tym morzem zagładnęła pani pracowita Polska ukochana, która podłym gwałtem wrogów zaborców na długo pozbawiona była panowania na morzu, także dyktowanym wzruszeniem powitania. Witaj więc, ukochane nasze, witaj, polskie morze. Dzieci całej Polski, tu na jasnym twym brzegu się zgromadziliśmy, by cię przywitać ze łzą radości Bogu, a weselem wielkim sercu. Witaj więc na morze Polski. Generał Józef Haller, ten, który przyprowadził do Polski z Francji 70-80-tysięczną armię, błękitną armię. Ile mamy wojska dzisiaj? No z obroną terytorialną chyba 102 tysiące. A Józef Haller, jedyny z polskich wodzów, w latach Wielkiej Wojny walczył niepodległą ze wszystkimi trzema zaborcami. Rosją, Austro-Węgrami i Niemcami. Witaj, gwiazdo morza, wielka Matko Boga, Panno zawsze czysta. Bramo niebios, błoga, z nami bądź. Do Syna swego nas prowadzi. Amen. Następnego stulecia z pewnością nie doczekamy, ale myślę o sobie przede wszystkim, ale i o wszystkich powiedzmy. Także o księdzu Maju, który przybył z Warszawy. To jest katecheta pana Czarzastego. Ale na późniejszy jej przykład w słowie pisuniu. Bo ja ci bym ojczyła sega szczerorazowo i w pierwszej sztuce. Miód. Obok pracy sztuk oraz wątków ich przynoszą przedstawiciele wojewódzkich oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Niech nasza praca i konsekwencja w działaniu zbliża nas do otwartych ramion Jezusa, który oczekuje, abyśmy wypełnili nasze życie dobrymi uczynkami. Trybularz, dar ołtarza w imieniu pana prezydenta Rzeczpospolitej Polski Andrzeja Dudy.
przyniesie sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Błażej Spychalski. Przynosimy do ołtarza to, czym chcemy dzielić się z innymi. Spraw, Panie, abyśmy zawsze byli otwarci na drugiego. Przekażcie sobie znak pokoju. Wizerunku za rysem fary i różą wiatru wskazującą właściwy kierunek. Pragnę w imieniu parafii prosić o przyjęcie tego znaku życzliwych serc opatrzonego numerem 1 zapewnieniem modlitwy płynącej także stąd za głowę państwa i ojczyznę. Niech ochrania Pana i Rzeczpospolitą od wszelkich niebezpieczeństw. Odzyskała dostęp do Bałtyku
ze wszystkimi płynącymi z tego faktu dobrodziejstwami stało się w głównej mierze możliwe dzięki postawie Kaszubów, odwiecznych mieszkańców tej nadmorskiej ziemi, którzy świadomi swej odrębności etnicznej i kulturowej przez cały czas pruskiej niewoli wiernie trwali przy Polsce, trzymali z Polską i trzymali z Bogiem. Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła. Cały świat stoi mu otworem. Józef Haller. W imieniu Ligi Morskiej Rzecznej proszę przyjąć wyrazy wdzięczności, uznania za zaangażowanie w organizację uroczystości obchodów stulecia zaślubin Polski z morzem. Pana obecność podczas upamiętniania setnej rocznicy powrotu Polski nad Bałtyk oraz ceremonii zaślubin dokonanej przez generała Józefa Hallera 10 lutego 1920 roku w Pucku stanowi dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej dowód na wagę dla naszego narodu uzyskania niepodległości po 123 latach zaborów i otwarcia Polski na świat. Akt erekcyjny w setną rocznicę zaślubin Polski z morzem. Puck 10 lutego 2020 roku. Dokonany dnia 10 lutego 1920 roku w Pucku przez dowódcę frontu pomorskiego generała Józefa Hallera akt zaślubin Polski z morzem równoznaczny z objęciem w posiadanie Wybrzeża Morskiego wyzwolił ogromną siłę ducha, energię społeczną, zapał i stanowił początek rzeczywistej realizacji budowy Polski morskiej. Proszę Państwa, na znak i na przekazanie pokoleniom pragnę przekazać ten pierścień młodzieży, pierścień Hallera, młodzieży szkoły, szkół zawodowych w Pucku. Zapraszam do brzegu. Za chwilę nastąpi podpisanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, przesłania do następnych pokoleń. Oto jej treść. Dla upamiętnienia stulecia zaślubin Polski z morzem w Pucku w 1920 roku. W szczególnym czasie narodowych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej z najwyższym szacunkiem dla naszych rodaków, dzięki którym w 1920 roku Pomorze wróciło do odrodzonej ojczyzny. Z głęboką czcią dla lokalnych bohaterów, którzy zachowując tradycję przodków przez blisko półtora wieku zaborów ocalili polskość z podziwem i dumą z dokonań poprzedników, którzy tu, nad Bałtykiem, podjęli przed 100 laty wielkie dzieło budowy Polski morskiej. Z serdeczną myślą o naszych następcach, przyszłych pokoleniach, mieszkańcach Pucka i całego Pomorza, którzy kiedyś odczytają te słowa. Z życzeniami, by nasz naród szedł dalej przez dzieje wierny tożsamości łączącej nas w jedną wspólnotę, pielęgnując dziedzictwo 1054 lat historii Polski i razem budując pomyślną, szczęśliwą przyszłość naszej wolnej ojczyzny, suwerennej Rzeczypospolitej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 10 lutego 2020 roku. Pannę Bruchiewską, prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, pana Jana Wyrowińskiego,
prezesa Ligi Morskiej Rzecznej, kapitana żeglugi wielkiej Andrzeja Królikowskiego do wspólnego umieszczenia kapsuły przy replice słupka zaślubinowego. W kapsule umieszczone zostały przesłanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do następnych pokoleń, akt odnowienia zaślubin Polski z morzem, uchwały Rady Miasta Pucku w sprawie zaślubin, Gazetka Polska, materiały elektroniczne zawierające informacje odnośnie zaślubin. Kapsuła została wykonana z łuski mosiężnej od działa przeciwpancernego 85 mm typu D44. Czepiec zamykający kapsułę wykonano z mosiądzu i ustabilizowano pierścieniem z miedzi. Bóg wam zapłać za waszą służbę, za waszą niezłomną wierność. Po morzu, Polsce, Bałtykowi, za to wszystko, dzięki czemu możemy być także tu dzisiaj razem, stać na polskim wybrzeżu, stać nad Zatoką Pucką, stać patrząc na wody Zatoki i wody Bałtyku, tego małego i wielkiego morza i być razem z wami. Trzymając się za ręce, mówić: jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Szczęść wam, Boże Kaszubi. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi ceremonia złożenia wieńca z pokładu śmigłowca Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. Jako pierwszy wieniec składa prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Kwiaty składa burmistrz miasta Puck, pani Hanna Prochniewska i przewodniczący Rady Miasta Puck, pan Piotr Kozakiewicz. Szanowni Państwo, bardzo Państwu dziękuję za tak liczne przybycie na dzisiejsze uroczystości. Dziękuję szacownym gościom, zaproszonym i wszystkim Państwu, mieszkańcom, pocztom sztandarowym, gościom, orkiestrze reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, kompanii reprezentacyjnej. Dziękujemy, że jesteście z nami dzisiaj. Serdecznie dziękuję panu prezydentowi za przybycie i za to, że uświetnił obecnością swoją również te uroczystości. Dziękuję Państwu bardzo. Żołnierska buta, legiony to zdradzeńców los. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. My, pierwsza brygada,
celebruje zakończenie uroczystego apelu związanego z obchodami stulecia zaślubin polskim w Łodzi.